Hej, witam Was ponownie tym przyślicznym widokiem na kolejny pojazd premium w sklepie. Jest to niemiecki ósmy poziom, nieściciel czołgów Kanonen Jagdpanzer. Pojazd, który no, pojawia się już po raz kolejny w sprzedaży. Pojawiły się trzy oferty tego pojazdu. Swoją drogą powiem, wiecie, mijają dni Nowego Roku. Minęło już 13 dni i w ofercie było już chyba kilka naprawdę wyjątkowych maszyn nie wiem, co się dzieje teraz w Wargamingu, że tak szaleją. Zazwyczaj było tak, że premka to była raz na miesiąc jakaś taka rzadsza. A teraz pff, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. A jeszcze mamy ile dni w roku? <gryw> Praktycznie nie ma dnia bez oferty specjalnej. Więc, gdyby człowiek kupował wszystkie czołgi, to by się chyba nie wypłacił do końca życia. No, ale mniejsza z tym. Mamy trzy oferty. Pierwsza na sam pojazd, która jest o tyle ciekawa, że kosztuje tam 37 euro, czyli ile to będzie? 161 zł. No, mało to to nie jest. Szczególnie że ten pojazd no, nie jest zły. Jest dobry według mnie. Może nawet bardzo dobry, bo po prostu ma do tego zdolności. Świetny kamuflaż. Jest to taki trochę przerośnięty E25 z lepszą armatą. No, sympatyczny pojazd na pewno. Grałem nim niedawno i rozegrałem nim dwie świetne bitwy. No i dzisiaj odświeżymy temat tej maszynki, bo jednak gram nią dość rzadko. Eee, jeśli chodzi o pozostałe oferty, no to wiadomo, one zainteresują tylko osób. Osoby, które e, szukają złota lub bonusów, jak misje na Exp, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, zobaczmy sobie, czy to się nagrywa. To się nagrywa, super. Bo ostatnio nagrałem film, mówiąc do siebie. <laughs> I teraz znajdźmy tego niemieckiego niszczyciela czołgów. 8, 8, canon, gdzie on jest? Tu jest. OK. Więc tak prezentuje się ta maszynka. 1200 HP pancerz raczej no taki typowy jak na papierowego TDK, czyli prawie że zerowy, wchodzi nawet z heków, Ale sama armatka to 90, która ma penetrację bazową prawie 240, czyli rewelacja. A gdyby okazało się, że musimy posnajpić, to ładujemy hity, które mają może niewiele większą penetrację, ale nie stracą jej wraz z pokonanym dystansem ciekawym atutem jest również penetracja na municji odłamkowo-burzącej zazwyczaj mamy tam 60 70 penetracji tutaj jest ponad 100 czyli ta municja idealnie nada się na lighty typu nie wiem 90 ru i tak dalej i tak dalej nawet na baczaty, bo z łatwością przebijemy je z taką penetracją gdziekolwiek do tego damage bazowy, no może niewielki, ale mamy za to wysoką szybkostrzelność. W tym momencie damage na minutę wynosi ponad 2700. Rozrzut jest bardzo niewielki, czyli dobra celność. I czas celowania także kosmos, bo niecałe 2 sekundy. Także to są na pewno mocne strony tego TDK. Do tego jeszcze dochodzi mobilność, która jest również świetna. Zobaczcie, prędkość maksymalna. 70 km na godzinę. Z tą mocą na tonę na pewno to osiągniemy. Do tego jeszcze maskowanie, które także cieszy. W końcu niska sylwetka, więc ukrywanie musi być bardzo dobre. I teraz bitewka. Bitewka najważniejsza. Ten też strzela, kurna. Odczep się, chłopie, ode mnie. Nic ci nie zrobiłem. Muszę uciekać tyłem, niestety. No i nie zdążyłem. Ale tragedia, o kurde, no to po mnie. wchodzi z haków. jednak wchodzi, wchodzi, wchodzi. 818 polosowało. Do tej pory rozegrałem już dwie bitwy: to jest trzecia i po raz pierwszy na ósemkach. Te pierwsze oczywiście pominę, no bo nie były one warte uwagi, a teraz no w końcu będzie szansa na lepszy rezultat. Są fajne tiery, są fajni rywale do strzelania, tak patrzę, że mają jedną artę M12, ale patrzcie ile szóstek, to jest cenna, cenna informacja, czy więcej takich czołgów, tym lepszy potencjalny wynik tutaj do zrobienia, bo... Łatwo to się eliminuje. I teraz pytanie, którą stronę wybrać, bo co lepsze i gorsze. No dobra, będę takim optymalnym pojazdem, czyli ustawię się tutaj i tak naprawdę będę miał przestrzał na większość początkowych pozycji. Nie jest to najlepszy wariant, ale tak, taki najbardziej optymalny bym powiedział. Trochę ósemek jest, więc mogą wychylać się agresywniej. Kręcę się jakby miał owsiki, ale... <gryw> próbuję znaleźć najlepszą pozycję. Tutaj może będzie nieco lepiej, bo tam byłem za bardzo otwarty z prawej y, strony. Czy ktoś się wychyli? Nie, nie czy ten koleś robi. Aha. Fajnie. Cieszę się, że też się cieszysz. Kurna. Ok. Spoko, spoko. KW85, słuchajcie, jest do trafienia. Jest, jest, jest na celowniku, bo im będzie. Kurna, gąska, już tak. Tak, fajnie, ja zebrałem. Podwójnie zebrałem, ale nic nie strzeliłem, bo sojusznicy akurat wyjechali. Początek jest dobry. Nie ma to tamto. Ale szczęście moje jest yy, na pewno. Wyjątkowy, więc nie przejmujmy się tym początkowym failem. Co tu jest? Co tu jest ciekawego? No i tymczasowo się. Wychyla te 485 jest był, był 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 do tyłu do tyłu do tyłu cofnij się cofnij się cofnij. A do przodu jedzie. No i co na razie? Zero Zero dymka, tak zwany damage paziowy. Ale w ciebie wejdzie kolego. Oj, wejdzie, wejdzie. Do tyłu. No i co? Super Pelishing będzie podjeżdżał. Na razie mamy ponad 1000 HP. Straty, więc żartów nie ma. Nie celuję, nie celuję, nie celuję. Kurna arta. Ma tyle celi potencjalnych, ale wybiera mnie no. Widzicie, jakie to jest sprawiedliwe. Dobra. Super Pershing jest na hita ra raczej... a dobra Arta jeszcze ładuje chwilę. te medże na razie nie ma wiele, ale jeszcze jest na kim zrobić. Kurde. To jest koleś po tej stronie. Ja w ogóle nie zauważyłem go. Ja myślałem, że on jest gdzie indziej, a to skubany. Wejdzie w bok. To jest papier. Amerykański papier bojowy. Mówię wam. Nie bójcie się go. Nie jest groźny. Ale łatwo przyjmuje. No dobra, na hita. Może Emil go. Ja teraz wiecie co, osłaniam Emila. Jak wyjedzie na Emila, to mu pomogę. O, pięknie. Rewelacja. Nie chciałem wyjeżdżać agresywnie, bo Is3 jest tam przede mną. Widzieliście go? On wyjedzie po Borsuka. Wyjedzie najpewniej po Borsuka. Trzeba mu pomóc, bo. Jesteśmy w teorii, drużyną No. Jedziesz. Jedziesz koleś Kampit misem. Może i kampić, no nie wiem. To od niego zależy, co zrobi. Czekajcie. No nie, 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 w ogóle gdzie ja się pcham? Zobaczcie jak on stoi. Nie do ruszenia w tym momencie. Nawet się cofnie jeszcze bardziej. Głębi w swojej pozycji defensywnej. Emily się pcha pod te deki. Tam na pewno coś się czai. Bo tutaj był y, gdzieś po tamtej stronie, ale tutaj też będzie pewnie niejedny rywal. Czekajcie... A, nie. Był przestrzał, ale zlamiłem. <grym> po staremu. No dobra, idziemy dalej. HP jeszcze trochę mam. Ale nie jestem zadowolony z przebiegu tej bitwy. Prototype. To jest daleko. Penetracji stracę sporo. Z Golda strzelimy, może wejdzie. Ale to i tak jest daleko. On się będzie cofał w dół. Coraz głębiej, coraz głębiej. Pałeczka. Co tam jest, bunkier? Nie widać przez te kurde nasypy. Tam jest tylko wieżyczka jego. No dobra, mamy wynik taki strasznie słaby. Nie wiem, jak to jest możliwe. 2500 HP straty? Aha, zaświecili mnie. Powiem Wam, że to jest fatalna sytuacja, bo Arte tu strzeli zaraz. Mam nadzieję, że zniknąłem. Mamy. Aha, ja piernicze. Jak ten UDES nas zaświecił z tylu metrów, a my go nie widzimy? Przypominam, to jest już czwarta bitwa dla mnie z rzędu. Wszystkie póki co niemal fatalne. I proszę o chociaż jedną dobrą, udaną bitwę. No, tundra. Tundra, tundra bitwa standardowa. Jedna arta znowu jest, ale ósemki, ósemki. Z tym, że to jest znowu jest taka mapa cienka trochę dla, dla mnie. Z drugiej strony, gdybym grał, to bym powiedział, że okej. Okay, mogę pokampić na fajnej miejscówce, ale tutaj to ja znowu mam beznadziejną pozycję i średnio to widzę, średnio, bo trudno będzie o damage. Rywala mają dużo średniaków, a to oznacza, że przejmą sobie raczej Pozycję na E9. Tak, koleś, w bloku i na pewno pojedziemy obej szybciej. Dobra. Trzeba tu wjechać na górkę. To jest na tyle mobilne, że wjedzie na większość górek i to z łatwością, więc... Wykorzystamy ten atut. Wykorzystamy go doszczętnie, ale coś trafić. Trzeba w końcu. Czefik, pojechał, uciekł. Nie da rady go patnąć. Rwala agresywnie przejmują kontrolę nad kurką. Spotną mnie. O Jezu kurna spotną. W dół i w górę. I w dół i w górę. <grybujesz> Dobra. T29 był na środku, T150. No i zobaczcie, kto wygra prawą flankę. No raczej nie my. Niestety, raczej nie my. Cefik jedzie. Siema koleś, no ja ci... No, hello! To było wycelowane. Sądziłem, że to wejdzie, no tak... Chociaż odrobina szczęścia... ...by się przydała po tylu przegranych w bitwach. Trzy sromotne porażki. No i oni wyjadą agresywnie tutaj. I to też nie jest wcale dobre, bo... Okej, okay. ja zrobię jeden strzał, może nawet przyjmę za ten strzał, ale nic więcej. Kurde, no to nie jest... Świetna wymiana, czekajcie, jest, 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 jest. Wylosuj, jest, dobra. Ile jeszcze mam czasu? Jeszcze mam czas. Czekaj, czekaj, czekaj. Jest rewelacja. I jeszcze raz go skończę. Spotną mnie. Dobra. I w dół, w dół, w dół. W nogi, kurna. Ale nie, ja tu chcę wjechać ponownie. Wpuść mnie, kurde, no Zdzisław, jedziesz, no Daj, tam trochę nitro i wjedziemy, dobra. Jak w Net for Speedzie, prawda? Dobra, i z trzeci, no solidna była. Nie powiem 226, przestraszył się na pewno, chłopak. No, celuje tutaj we mnie. Nie mogę wyjechać agresywniej, bo mnie pacnie i tak. Czekamy. Strzelił? Chyba strzeli, bo się cofa. Ale czefi, jedzie, dobra. Ola, go, kurna. Ledwo, ledwo, ale pykło. O! Nie, do góry teraz! Strzelił! Ja pierniczę, ale ta górka jest zrąbana. Można się tutaj przewrócić prawie. Dobra, farmimy kolesia. T29, się ma. Siemaneczko. Ziomeczku. Minus 8 stopni opuszczania armaty. Robi swoje. To mi się podoba. I set 3 farmimy. Bo tam walczy nasz sojusznik w lajcie. Moment, bo teraz ja dostaję od tego za darmo, typka. To już jest normalnie dobra bitwa. 1200 demerża. Prawie rekord na tym czołgu na serwerze. Jedzie, jedzie, jedzie. Ja pier... Co to było? Co to było Zdzisław? Powiedz tymi. mi. Bog wierzy. No i cofnął. Dobra. Olewamy go, bo to jest po prostu strata czasu. Obracam się i T-44, ty jesteś na celowniku teraz. I z szytu jedzie. I z szytu będzie jechał. Skorpion G obok mnie. Ten się w ogóle, co on zrobił? Rozbił się prawie. Na hita jest, dobra, jest nasz. Nie, on jest po drugiej stronie. O, ty koleś. O, He Za darmo. Wpadło sympatycznie T3,4,8,5 I teraz T4,4. La, 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 la co to? Dlaczego nie mogłem skręcić? Dobra, udało się, udało się, ale nie było łatwo. Tak jechałem, jechałem i nie mogłem się obrócić. Taki lak jakiś, ale dobra. Może moja krewetura ostatnio jeszcze bardziej szwankuje, bo. Nie wiem czy wiecie, ale popsuł mi się klawisz jeden po prostu jak go nacisnę to on po prostu może utknąć Utknąć w takim znaczeniu, że trudno go potem wyjąć z klawiatury i nie można nic zrobić. Po prostu cały czas piszę Q. i nic innego nie mogę wpisać, bo on taki błąd ale Koleś nie wie, co się święci. No nie, no nie, no szybciej! Nie! Sfarmi mnie teraz przez to! Wygrabem z nim teraz, no. Czekajcie, wylosuj, wylosuj, wylosuj! Jest, jest, dobra. Jeszcze Isa 3, jeszcze Isa 3. Nie widzi mnie, nie widzi! Nie widzi, nie widzi, nie widzi, nie widzi! Nie widzi. Celuj! No, gdzie celujesz, chłopie? No, czołg jest przed tobą, no kurna. No nie! No Łot! Co? Co to było? Sześć fragów mogło być, kurna! Sprzedaję ten czołg. Miarka się przebrała. Cztery bitwy. Cztery kurna bitwy i takie coś mi odwalić? Takie coś? Pierwsza klasa swoją drogą. Ja pierniczę, no nie wierzę. No Wystarczy strzelić, kurna. Od kiedy Wisa 3 nie wchodzi pod takim kątem? No ja nie. Ostatnio mam jakiegoś pecha co do Isów 3. Najpierw w turnieju raz. Jed w jeden piątek. Potem kurna porażka w 1 1 z Isem 3, bo nie losuje demerzy poprawnie. Losuje 225, mimo że średnio jest 300. A w tył nie wchodzi, bo IS3 od tyłu jest nieprzebijalny najwyraźniej. A teraz kurna jeszcze tutaj mi. jak pancer powie, że ja nie trafię dla Ciebie z 5 metrów. I ja niestety nie przebiję i 3 od boku, bo jest nieprzebijalny też. W ogóle go kurna zróbcie nieprzebijalnym. Wkurzyłem się w tym momencie. Naprawdę. Nie, to. to... Sprzedać nie sprzedam. <laughs> to by dopiero był trochę wstyd, ale. I. Nie, nie podoba mi się. Nie polecam. Powiedziałem kiedyś, że jest dobry, bo był dobry, ale coś się zrąbało. Popsuł i tajny yy, nerw, był ninja nerw. Coś się stało, bo to jest niemożliwe, żeby tak słabo losował damage i tak dalej. I też, kiedy ja film kręciłem o kanonen jak w kilka dobrych miesięcy temu, to nie było takiej konkurencji jak dzisiaj, bo to były inne czasy. były... Gorsze premki nie było chyba Skarpiona wtedy nawet, i Liberty, i Patriota, więc to były inne czasy. Czy polecam tego TDK? Nie jest zły, ale jak pokazały bitwy, jak kurna RNG się po prostu tutaj yy, przyczyni do bitew, to nie, bąd nie bądźcie zdziwieni na cztery bitwy, dwie na dychach, a na ósemkach wciąż dzielostwo. Więc mimo dobrych parametrów coś się tutaj popsuło i, i tak to wygląda. Mówię, nie polecam, bo są lepsze premki, często do trafienia w sklepie. No chyba, że ktoś naprawdę szuka TDK 8 poziomu. Bo co fakt, to fakt, pociski są tutaj tanie. E, I to jest akurat z plusów fajna sprawa. No ale losuje to na dychy, więc z tą peną na dychach czasami nie wystarczy. I to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do oceniania i komentowania tego filmu, bo to pomaga w rozwoju kanału. Do usłyszenia. Cześć!